Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marek Żelak i dzisiaj będę miał przyjemność porozmawiać z Maćkiem Korsanem. Dzień dobry. Maciek na tegorocznej edycji będzie prowadził wykład w ścieżce web developmentu i będzie opowiadał o frontendzie. Jednak proszę na początek na spokojnie, powiedz Maciek, co u Ciebie, jak Ci mija czas w tym zmożonym okresie pracy zdalnej? To jest dość skomplikowany czas, bym powiedział dla mnie. Znaczy, sama praca zdalna nie jest mi obca, bo przez wiele lat i byłem freelancerem i nasza firma też jakby nastawiona jest mocno na pracę zdalną, więc nie było dla nas problemem przejście na ten tryb. Było to dla nas dosyć naturalne. No, ale no, i tak to jakby siedzenie w domu jakby ogranicza nas w jakiś sposób, więc mając tę presję, nie jest to idealne. Oczywiście. Na to wszystko jeszcze składa się moja przeprowadzka. Niedawno kupiłem dom i teraz to wykończenie wszystko stoi i takie jest niezły miks. No ale staram się jakoś nie tracić humoru i jakoś myślę, że wszystko będzie ok za jakiś czas, także tego się trzymam i niech tak będzie. No to prawda, to najważniejsze, że trzeba być pozytywnej myśli ciągle. Myślę, że możemy przejść już do tego, na co zakładam wszyscy czekają, czyli historii twojej z frontendem, więc na początek tak zapytam. Właśnie dlaczego frontend? Co spowodowało, że ten nastoletni Korsan zdecydował tak, chcę to robić w życiu? A wiesz co, to też było tak, że moja droga jakby była od początku trochę związana z frontendem, jakby wracając do głębokich lat, początku lat 2000. Nie miałem jeszcze internetu w domu i dostałem od wujka płytę z programem Pajączek. I ten program miał dużo tutoriali takich, które można było robić offline. Tam były jakieś takie zegarki w JavaScriptie napisane, różne takich rzeczy dużo. I te rzeczy zacząłem robić. Zaczęło mi się to podobać, że to, co wpisuję, pojawia się na ekranie, efekt jest od razu i jest takie wow. W międzyczasie zacząłem robić jakieś pierwsze strony internetowe jeszcze bez internetu. Jak już miałem internet, zrobiłem serwis o skokach narciarskich. Był to jeden z największych serwisów o skokach narciarskich w tamtym czasie. Później przestałem go robić, ale zacząłem robić komercyjne już rzeczy. Jeszcze będąc w liceum, jakieś tam pierwsze strony za pieniądze zacząłem robić i tak dalej. I byłem, teraz to by się nazywało full stack, bo robiłem wszystko od bazy danych przez jakiś CMS, PHP i warstwę frontową. No i to robiłem przez dłuższy czas, w sensie mniej więcej gdzieś do 2014 roku robiłem wszystko i gdzieś tam w tym 2014 roku stwierdziłem, że fajnie byłoby się w czymś wyspecjalizować i poszedłem tą drogą frontendową, dlatego że jakby no, robiłem to od zawsze i tak. Backend jakoś mnie mocno nie ciągnął, chociaż muszę się przyznać, że mam magistra stopień i moja praca dyplomowa dotyczyła baz danych magisterska. Porównywałem MongoDB z MySQL-em tam w kilku jakichś tam operacjach, mniej więcej, coś takiego. I jakby backend rozumiem, oczywiście jestem w stanie go napisać, ale skupiłem się mocniej na frontendzie i jakoś tak zostało. W międzyczasie już zaczęły wyjeżdżać frameworki, JavaScript się zmienił, nowe ES 6, 7, 8, 9 i tak dalej zaczęły wychodzić i no i tego się jakoś trzymam. Także to taka historia moja jako trochę dinozaura, ale tak to było. No to w sumie można powiedzieć, że jesteś żywym przykładem na to, że studia nie określają tego, co robisz w życiu. No tak, na samych studiach miałem bardzo mało frontendu i to było takie no, trochę smutne i musiałem się tego sam uczyć. No ale uczyłem się już tak naprawdę pracując. Wtedy już właśnie brałem dużo jakichś zleceń, dużo freelansowałem, później poszedłem na etat i tak dalej. Więc tak, ale no, znam bardzo dużo frontendowców, którzy nie mieli w ogóle nic do czynienia ze studiami informatycznymi, a są świetnymi specjalistami. Także to jakby mocno nie ograniczało, chociaż też z drugiej strony patrząc, widać u nich braki jakieś takie algorytmiczne, może czasami jakieś coś trzeba wymyślić, to nie wiedzą, próbują coś zrobić, a nie wiedzą, że to jest jakiś algorytm, który ma już swoją nazwę i sami do tego dochodzą, co też jest super. No ale to jest jednak ta przewaga tej takiej wiedzy akademickiej, to, że wiemy, że coś takiego istnieje i że możemy gdzieś szybko to znaleźć. No studia też oprócz tego nauczania specjalistycznego uczą też nas jakby ogólnie w samej specjalizacji. Można też sobie powiedzieć, że dzięki tej twojej pracy w liceum uzyskałeś też, że tak powiem,
dużą wiedzę, nie tylko frontend, ale właśnie backend, wszystko z tym związane, więc pomaga ci to, jeśli prościej, pracując we frontendzie, znając, jak to wszystko wygląda od środka? Tak, no moim zdaniem w ogóle każdy, kto dotyka frontu i robi jakieś bardziej złożone rzeczy, typu właśnie, że jakaś praca z API i tak dalej, powinien wiedzieć mniej więcej, jak to API jest zbudowane i co tam z tyłu siedzi, żeby też określając swoje potrzeby, móc łatwo to zrobić i stwierdzić, że dobra, backendowcu potrzebuje tego i tego i wiem, że możesz to zrobić, że jesteś w stanie to zrobić. Nie ściemniaj mi tu teraz, że tego nie umiesz. Więc jakaś podstawowa wiedza na pewno się przydaje. Więc tak, no to mi ułatwia, plus no, samo to, że kieruję też często zespołami, też ułatwia mi to w taki sposób, że wiem po prostu, co jest możliwe, co nie jest możliwe, co jak powinno być zbudowane, jestem w stanie zaprojektować architekturę całego systemu i nie tylko od strony frontu, ale też od strony właśnie bazy backendu. Mówiłeś przed chwilą, że właśnie jak skończyłeś studia, to zaczęły wychodzić frameworki. Teraz już mając tyle doświadczenia za sobą, pełno projektów na pewno w różnych technologiach prywatnych i komercyjnych, jak myślisz, jakby, który framework byś określił jako ten, który najbardziej przypada ci do gustu, jako ten, w którym najlepiej ci się pracuje? Ja osobiście używam Reacta w kombinacji z TypeScriptem i to jest to, czego używamy w firmie. W sumie zacząłem tego używać, kiedy przyszedłem do firmy, w której aktualnie pracuję. Chociaż wcześniej też z Reactem się bawiłem. React nie jest frameworkiem tak naprawdę, on jest biblioteką, ale jest zaliczany jakby do tego grona frameworkowego i ja akurat jestem z teamu Reactowego, ale nie jestem tym jakoś skażony, to znaczy jeśli byłby jakiś fajny projekt, który był napisany w Angularze, Vue, Svelte, czymkolwiek innym, to chętnie pewnie też bym do niego dołączył i coś tam porobił. To jest tylko narzędzie tak naprawdę, więc tutaj nie jestem z jakiegoś kościoła Reacta, Angulara i tak dalej, nie uczestniczę w tych wojnach. W takich wojnach uczestniczyłem, jak byłem hardkorowym użytkownikiem Linuxa i nienawidziłem Windowsa, a skończyłem i tak pracując na Macu, więc to do niczego jakby tam specjalnego nie prowadzi. Ale no mówię, jestem z teamu bardziej Reactowego, ale nie jestem jakoś super mocno przywiązany na tyle, że nie podjąłbym się jakiegoś projektu napisanego w innej technologii. W innej technologii to też masz na myśli taką, którą znasz, czy też nie miałbyś problemu, by jakieś się nauczyć w trakcie? Jeśli, no mówię, to są tylko narzędzia. Jeśli ktoś miałby odpowiednie argumenty do tego, żeby mnie przekonać, że akurat, nie wiem, Angular czy Vue, Svelte, cokolwiek będzie lepsze do rozwiązania jakiegoś problemu, to pewnie. No jakby ja mocniej się skupiam na tym, żeby rozwiązać problem, a pomyśleć najpierw o problemie, a dopiero później o rozwiązaniu, o narzędziach. Także w ten sposób dopasowywałbym stack technologiczny. No według mnie bardzo rozsądne podejście. I teraz jeszcze tak kontynuując temat, który framework, jakbyś miał polecać młodym web deweloperom, byś aby polecił? Jakby który był łatwy do zaczęcia pracy z nim? Który nie miałby tego wysokiego progu wejścia? Ja wiem, każdy chyba teraz ma dość niski próg wejścia, bo każdy framework ma masę dokumentacji, masę tutoriali i to ja, jeśli miałbym się kierować, jakby wybór miałby być czymś kierowany, to raczej kierowałbym się tym, czy mam jakiegoś znajomego, który może mi pomóc i odpowiedzieć na jakieś pytanie, kiedy utknę, albo czy jest jakaś społeczność w moim mieście, która może, nie wiem, ma jakieś spotkanie i tak dalej i od tego bym po prostu zaczął. Wcześniej oczywiście znając jakieś już podstawy JavaScriptu, nie zaczynałbym nauki JavaScriptu od frameworka, nie? To jest jeszcze inna sprawa. Ale to jakby nie mówię, że uczcie się Reacta, bo React jest najfajniejszy i najłatwiej wam będzie wejść w Reacta po poznaniu podstaw. To tak nie jest. Każdy też ma swoje jakieś preferencje. No mówię, znam ludzi, którzy po prostu Reacta nie lubią, tego całego podejścia i tak dalej, więc trzeba popróbować, no. Spróbować zrobić jakąś prostą rzecz w kilku frameworkach i zobaczyć, w którym najłatwiej mi się to robiło. I wtedy się dalej go uczyć, może w ten sposób. Fajne spojrzenie. Powiem ci, że sam osobiście bym nie pomyślał właśnie, żeby najpierw sobie spojrzeć, czy mam kogoś, kto w tym pracuje, żeby mi pomagał, tylko zapewne bym patrzył po dokumentacji, po jakichś kodach, co mi bardziej pasuje. Ciekawe podejście. No mówię, to jednak ta pomoc żywego człowieka jest często czymś, co może ci pomóc na pewno mocniej niż jakby przeglądanie 100 stron w Google
wpisując gdzieś jakiś tam błąd, więc jeśli masz jakiś żywy okres, który ma jakąś wiedzę i spojrzy na ten kod, powie, a i tutaj zły parametr podałeś, bo powinien być taki, wtedy to zadziała, myślisz, a okej, okay. A dlaczego? I on ci wtedy wytłumaczy, no to w ogóle jest super. Często nieoceniona pomoc. Tak. Dobrze. Na SFI będziesz opowiadał, dlaczego uważasz, że frontend is an art. Chciałbyś może nam dać małego sneak peeka z swojej prelekcji i przypuścić słuchaczom, o co może nie chodzić? O co może nie chodzić? W niej chodzić, przepraszam. A, w niej chodzić. o co może w niej chodzić? No, prezentacja będzie zbiorem różnych moich projektów, mniej lub bardziej poważnych, ale raczej mniej poważnych z punktu widzenia takiego biznesowo-komercyjnego, ale projektów, które dały mi dużo radochy. I głównym przesłaniem tej prezentacji jest to, żeby czasami odpuścić trochę te sztywne takie ramy specyfikacji i wymagań właśnie projektowych, które mamy w pracy i po prostu się dobrze zacząć bawić tą technologią, bo ona jest świetna do zabawy, co właśnie będę chciał udowodnić w swojej prezentacji. To może tak w skrócie. Myślę, że jeden z twoich ciekawych pomysłów, które być może uwzględnić na tej prezentacji, było przerobienie Sokoła Millennium na świecący się model. Mm-hmm, tak. Pomysł na to pojawił się pokupnie, czy raczej kupno było spowodowane tym pomysłem? Historia tego Sokoła jest taka, że kupiłem go w ogóle na aukcji w Ośpu i normalnie bym go nie kupił pewnie, ale zobaczyłem, że jest w Ośpie, jest licytacja na Allegro. Jakaś firma wystawiła go, w ogóle wygrali go w jakimś hackathonie, śmieszna historia, licytowałem się tam z kimś, dużo pieniędzy, dużo więcej niż powinienem na niego wydałem, bo sam model był dużo tańszy niż płaciłem, ale to był szczytny cel, więc stwierdziłem, ok, warto. No i on sobie tak stał złożony i stwierdziłem, no dobra, coś tam się zacząłem bawić z Raspberry Pi. I mówię, no to chyba trzeba to jakoś wykorzystać, skoro tam w środku, kiedy się go otworzy, on ma całkiem sporo miejsca, więc można gdzieś tą elektronikę upchnąć bez uszczerbku wizualnego. Więc wsadziłem tam Raspberry Pi wersji 0 z Wi-Fi i podłączyłem LEDy różne i zrobiłem sobie do tego serwer w Node i sterowanie telefonem. I parę innych gadżetów jeszcze. Także to wyszło w sumie spontanicznie, bo on sobie stał jakby na szafce i tak patrzę, no chyba trzeba go ożywić trochę, bo w sumie można, czemu nie? Dobry pomysł. Normalnie pracujesz jako frontend, to jak się czujesz w tym przypadku w nowej roli budowniczego, elektryka i backendowca? Bo dla ciebie jakaś taka odskocznia od pracy, czy coś innego? Trochę tak, znaczy jakby to powiedzieć, to była odskocznia, ale to nie było też dla mnie coś super nowego, bo ja dużo takich rzeczy po prostu robię. Lubię się bawić właśnie, to też o tym jest moja prezentacja, że lubię się bawić tą technologią niekoniecznie w tym takim wydaniu stricte przeglądarkowym, bo technologie frontendowe żyją też poza przeglądarką i staram się z nich korzystać. To nie był mój pierwszy projekt, który zrobiłem w ten sposób. Wcześniej zrobiłem jeszcze model, który teraz właśnie stoi i na mnie patrzy, bo został wykastrowany z płytki właśnie z Raspberry Pi, musiałem przełożyć ją do innej rzeczy, ale mam zamiar teraz przez to, że właśnie siedzę w domu, jakoś na dniach go znowu ożywić. To jest model pierwszego Macintosha z Lego, z wyświetlaczem. I on na dniach powinien ożyć. Wcześniej pokazywałem na nim jakieś wyświetlenie, licznik wyświetleń filmu z YouTube'a chyba, pogodę dla drona, takie rzeczy na tym wyświetlaczu. Teraz chcę zrobić sobie wyświetlacz, na wyświetlaczu wyświetlać okładki ze Spotify'a, do tego, czego aktualnie słucham. To po prostu stało pod monitorem i pokazywało, jaka piosenka gra, z jakiego albumu, więc pewnie ten projekt też gdzieś opiszę, także... Normalnie takie mini centrum multimedialne tuż obok ciebie. Tak, tak, jeszcze trochę tego jest, jeszcze mam parę jakichś takich planów związanych z Lego, ale teraz przez te przeprowadzkę, budowę i tak dalej trochę musiałem budżet przyciąć i poczeka to trochę pewnie, ale mam jeszcze trochę takich modeli, które mam w domu, więc one jeszcze czekają po prostu na ożywienie. No niestety czasami są priorytety, niektóre rzeczy będą musiały poczekać. No tak, tak, ale to jakby nic złego się nie stanie. Może to jest też tak, że często jakiś pomysł kiełkuje mi w głowie i zostaje tam na dłużej, później dojrzewa i pojawiają się kolejne jakieś ulepszenie tego pomysłu, także to nie jest nic złego.
taki naturalny proces twórczy. Trochę tak, ale taki dość schematyczny bym powiedział. Może wydawać się, że to nie są schematyczne rozwiązania, ale u mnie to jest jednak jakiś taki schemat, że ten pomysł po prostu wpada i gdzieś tam on musi po prostu przejść taki proces inkubacji też, żeby sobie dojrzeć do realizacji. Ale pewnie też dzięki temu procesowi inkubacji, jak to powiedziałeś, twoje projekty są mniej skazane na jakieś błędy pomysłowe, konstrukcyjne, czy nie? Raczej nie. Jednak... To jest też tak, że to jest duży spontan, więc ja bardzo lubię eksperymentować i lubię po prostu lepić w totalnie nieoczywisty sposób rzeczy, nie patrząc często do dokumentacji i na czuja. Jak już działa, to nie ruszam, później patrzę, że mógłbym to zrobić lepiej, ale mam taką zasadę, przynajmniej w tych zabawkowych rzeczach, nie w projektach, w których pracuję komercyjnie, ale tam, gdzie mam jakieś takie pole do zabawy, to zwykle wyznaję zasadę, że jak już działa, to już po prostu zostawiam, nie, staram się tego nie ulepszać. Bo jeszcze nie konsultujesz. Bo to po prostu może się skończyć, nagle przestanie działać. I... No tego na pewno byśmy nie chcieli. Z tego, co też wiem, właśnie w projekcie Sokoła Millennium, jak i innych, w ciekawy sposób wykorzystujesz API GitHuba. Opowiedz coś więcej o tym? Czy to jest ciekawy sposób, dość standardowy, ale to też jakby to jest jeden z takich właśnie motywów, które często stosuję. Mało pracy, całkiem fajny efekt. Zobaczyłem, że na API GitHuba wystawia nam hooki na zdarzenia typu właśnie gwiazdkowanie repozytorium. Jeśli ktoś zostawi gwiazdkę na jednym z moich repozytoriów na GitHubie, na moim koncie prywatnym, to mój sokół zaczyna świecić i z głośnika leci dźwięk R2D2, który tam coś sobie piszczy. Także, od razu się lepiej na duchu robi. Tak, i są takie momenty, mam takie repozytorium o nazwie Podlaski Git, gdzie zrobiłem tłumaczenia komend gitowych na naszą podlaską gwarę. I to repozytorium jest całkiem popularne. I od czasu do czasu ktoś rzuca je na jakąś grupę i ja już wtedy wiem, że ktoś rzucił na grupę, bo mój sokół zaczyna świrować po prostu, co chwilę są jakieś powiadomienia. A moja żona bardzo to lubi, szczególnie jak zostaje czasami sama w domu i nagle sokół zaczyna coś tam piszczeć, nie? Więc pisze do mnie, czy ty się bawisz? Nie, wiesz co, ktoś rzucił nick na grupę, wyłączam go. Niezapowiedziana impreza w domu. Tak, dyskoteka się robi mała. No dobrze. Oprócz samego Sfina, który będziesz prezentował w październiku, bierzesz także aktywny udział w Tech Leaders jako mentor, także stworzyłeś kurs WTF Co Ten Frontend. Ogólnie z tego, co sam zauważyłem, dzielisz się wiedzą, gdzie tylko możesz. Co jest twoją motywacją i co też uważasz za swoją nagrodę w tym? No tak, dzielę się wiedzą to na pewno i to jeszcze mi zostało z czasów harcerskich, bym powiedział, a dość mocno udzielałem się w ZHP, tam przechodziłem całą drabinkę od szeregowego harcerza po członka komendy chówca, no i tam jakby ten proces jakby tego nauczania i tak dalej miałem od zawsze we krwi, przekazywanie wiedzy i tak dalej, więc to jest dla mnie dosyć naturalne, ja od zawsze tą wiedzą się dzieliłem. Przez chwilę byłem nawet nauczycielem akademickim na naszej Politechnice na studiach podyplomowych właśnie z frontendu. No i to jakoś to sprawia mi dużą radochę. I jakby mi kurs i wszystkie te wystąpienia to jest po prostu coś jakby, co naturalnie ode mnie wychodzi. Jakoś się nie muszę mocno do tego zmuszać. Lubię po prostu dzielić się wiedzą i ten odbiór, który dostaję od ludzi, wygląda na to, że potrafię to robić. I całkiem nieźle tłumaczę i sam nie miałem kogoś takiego, kto by mi tak wytłumaczył te rzeczy. Ja do tych wszystkich rzeczy musiałem dochodzić sam. No wychodzi na to, że jeśli masz taką osobę, dlatego też w sumie w poprzednim pytaniu, które zadałeś na temat frameworków, poleciłem po prostu ten framework, gdzie masz jakiegoś znajomego. Posiadanie takiej osoby jest mocno pomocne i widzę też jakby te rezultaty tego i wśród moich tych kursantów z WTF i wśród moich studentów, których miałem, prowadziłem też jakieś szkolenia stacjonarne, to tak samo, to był fajny kontakt po prostu z tymi ludźmi, to było super, ja jakby uwielbiałem i dalej to uwielbiam, patrzeć na ludzi, jak się rozwijają i jak dochodzą sami do tych wniosków, do tej wiedzy i do tych rozwiązań.
przy nagrywaniu kursu miałem też takie momenty, że już miałem tego dosyć totalnie i to było dla mnie strasznie wyczerpujące, głównie psychicznie. Duża presja, dużo ludzi i tak dalej, ale jak później patrzyłem na rozwiązania ludzi, jak patrzyłem, jaki kod napisali, jak to super w ogóle działało wszystko i oni się tego nauczyli ode mnie, miałem takie, okej, chyba jednak działa. Więc to było mega pozytywne. Więc to jest jakby mój taki motor, to jak widzę rezultaty tych ludzi, to jest dla mnie w sumie największa nagroda. No, prawda, największa satysfakcja. A czy właśnie na przykład z tymi swoimi wychowankami programu Tech Leaders utrzymujesz ciągły kontakt? Patrzy się, jak się rozwija ich kariera? Jeśli chodzi o Tech Leaders, to biorę udział w tym programie po raz pierwszy. Mam teraz jedną podopieczną, z którą jestem w kontakcie cały czas. Co prawda, ona jest ogólnie z Białegostoku, więc spotykaliśmy się na żywo do czasu tych ograniczeń i teraz to robimy po prostu online, także jakby cały czas jesteśmy w kontakcie. No ale to jest początek programu też dopiero, 4 chyba spotkania mieliśmy dopiero, czy 5, także to jeszcze sporo jakby pracy, ale tak, dostała niedawno pracę, także jakąś tam frontendową i to pomaga mi trochę w innych rzeczach też frontendowych, nie pomaga mi w pracy komercyjnej, ale odpowiadam tam na jakieś pytania, rozterki i tak dalej. Zgłosiłem się też do tego programu, znaczy zostałem zaproszony, przyjąłem zaproszenie, bo stwierdziłem, że też jakby to jest jakby naturalne przedłużenie tego mojego przekazywania wiedzy. Dla wielu taki program jest na pewno jakimś tam punktem zwrotnym ich w życiu, jakimś przełomowym punktem kariery. A czy w twoim życiu był jakiś właśnie taki moment, że miałeś swój przełom w karierze, czy raczej to był jednostajny wzrost? Czy ciężko mi teraz jakby sobie przypomnieć jeden taki punkt. Jeden z takich punktów na pewno było założenie działalności 6 lat temu i jakby ucieczka z etatu, przejście na swoje trochę. Wtedy trochę skakałem po firmach, po projektach, od jakiegoś czasu to się ustabilizowało. To było to. Czy było jeszcze jakieś takie... Było na pewno dużo projektów, które jakoś tam mi fajnie wyszły i one zawsze zostawiały jakiś taki ślad, że coś dobrego, coś pozytywnego i to mogły być takie zwroty, ale czy był jeden jakiś taki super mocny zwrot, to chyba raczej nie. Ciężko byłoby mi znaleźć jeden taki punkt. Jeśli byśmy to jakoś tam podzielili na jakieś mniejsze grupy, to nie wiem. Z punktu nauczania to oczywiście zeszłoroczne wypuszczenie mojego kursu online. To był taki zwrot, bo tam nagle zamiast 16 studentów w sali w pracowni miałem ich ponad 700, więc jakby skala skoczyła, no ale też nie miałem z nimi kontaktu na żywo i to było dla mnie strasznie ciężkie na początku. No to z takich punktów to na pewno kurs, tak? To mocno zmieniło też jakoś tam moje postrzeganie tej nauki online. Ale poza tym no, ciężko by mi było powiedzieć. Jakby każdy jakiś taki projekt coś wnosi na pewno. Jest takim małym punktem zwrotnym. Mówisz o swoich projektach. Czy byłbyś w stanie określić jakiś swój dotychczas najciekawszy projekt albo jakiś, który uważasz za swój największy sukces? Pod względem nauczania to na pewno ten kurs online WTF. A pod względem takim projektowym to bym powiedział, że ta strona o skokach narciarskich, którą robiłem w 2002 roku, była dużym sukcesem na pewno. Później jeszcze z takich projektów niekomercyjnych. Ciężko powiedzieć, no, mówię, z każdego projektu takiego, dużo tych projektów występuje w prezentacji, którą będę pokazywać na festiwalu. Rozumiem, że nie chcę zdradzać wszystkiego. I nie chcę właśnie zdradzać wszystkiego, bo tych projektów trochę jest i one są i durne, i śmieszne te często i z tych w sumie jestem najbardziej dumny. No i nie wiem, powiedzmy jakiś ten pierwszy projekt taki zespołowy, gdzie prowadziłem zespół i dotarł ten projekt do końca, też było super uczuciem, tak, że jednak to wszystko zagrało. Także no, tych projektów pewnie byłoby dużo, ale tak samo jak z tymi punktami zwrotnymi w karierze, tak tutaj ciężko mi wybrać taki jeden najlepszy projekt. Jeszcze pewnie nie powstał. Jeden mam w zanadrzu, ale jeszcze nie będę za bardzo zdradzać. Dowiemy się w przyszłości.
Tak, myślę, że no zobaczymy jeszcze, co przyszłość przyniesie, ale może się uda go zrealizować w tym roku. Oby, mam nadzieję. Na pewno będzie ciekawy do posłuchania o nim. No, oby tak było. Dobrze. W Sokole Millennium, jak też pewnie w swoich innych projektach, często wykorzystuje swoją kreatywność do wymyślenia nowych feature'ów czy rozwiązywania problemów, które napotykasz. Jak bardzo ta twoja artystyczna część duszy, ta kreatywna, pomaga ci w zawodzie? Ostatnio nawet trochę bardziej niż wcześniej, powiedział, pomaga, ponieważ zająłem się taką działką, która się nazywa Product Management. I to nie jest project management, czyli to nie jest jakieś tam pisanie tasków w DJ i tak dalej, tylko to jest jakby zarządzanie całym produktem, czyli patrzymy na projekt jako produkt i tym produktem się opiekujemy i tam trzeba jakby mocno rozmawiać z klientem, wymyśleć mu rozwiązania jego problemów, drążyć jakby takim dialogiem normalnym, jaki ten problem jest, bo często klient do nas przychodzi, potrzebuje na stronie formularza, który robi coś tam, coś tam, coś tam. I wtedy on do nas przychodzi z gotowym rozwiązaniem. On po prostu potrzebuje formularza, ale do niego trzeba podejść inaczej. Jakby ta moja kreatywność pomaga mi w prowadzeniu takiej rozmowy, żeby dotrzeć, jaki on ma problem. Po co ci ten formularz? Mówi, no bo klienci nie wiedzą, jaka jest cena. To może lepiej pokazać cenę na stronie, zamiast wrzucać formularz, żeby się musieli pytać. I oni wtedy mają taki moment oświecenia, mówią, no faktycznie, masz rację. Więc ta moja kreatywność pomaga mi w ten sposób, że potrafię prowadzić dialog z klientem w ten sposób, nie jestem takim typowym programistą, który czeka po prostu na taski do zrobienia, ale też jestem w stanie jakby je wytworzyć, w jakiś sposób wymyślić, co powinno być zrobione. Ale też to przeszkadza, bo ja dość szybko się nudzę, nie potrafię w jednym projekcie dość długo wytrzymać, usiedzieć, chociaż no, oczywiście jak trzeba to robię, ale lubię skakać po tematach mocno, więc jakby mocno nadaje się do takiej pracy research and development, gdzie jakby trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, coś wypróbować, przygotować jakiś proof of concept i to wypuścić, sprawdzić, czy to działa. To jest dla mnie najfajniejsza część pracy, a już takie żmudne klepanie kodu nie potrafi znudzić, chociaż czasami też lubię to robić, bo wtedy jakby się mózg wyłącza, odpoczywa, ja po prostu robię robotę. Więc to jest taki miks. Czasami pomaga, czasami przeszkadza. Rozumiem. A właśnie co byś polecił innym takim osobom podobnym do ciebie, że kreatywnym, którzy się szybko nudzą? Jak byś im poradził, co mają robić w przypadku, gdy właśnie mają jakiś jeden projekt, który mają dokończyć, mają deadline'y, jak się do tego zmusić? W jakiś sposób, żeby nie było to totalną mordęgą? Ostatnio dużo czytałem o ADHD. Jestem na 100% pewny, że mam ADHD po prostu w tej formie. I na mnie na przykład działa coś takiego, że to, co ja robię, teraz akurat kończę jeden z projektów, to, co ja robię, to wyrzucam telefon w ogóle, wyłączam powiadomienia i mi się najlepiej pracuje w ogóle, kiedy jest bardzo blisko do deadline'u. Wtedy ja jestem w stanie zrobić całą robotę, która jest jak na studiach, nie? Jest jutro oddanie projektu, więc robię go dzisiaj, tak? A nie dwa miesiące wcześniej, mimo że mogłem to robić dwa miesiące wcześniej. Więc jakby nie jestem raczej dobrą osobą do dawania rad, bo tutaj sam mam z tym dużo problemów. No ale staram się tam jakoś, stosuję technikę Pomodoro, ustawiam sobie jakiś zegarek i staram się wtedy jakoś złapać to skupienie, chociaż no, bywa ciężko. Ale sprawdza się Pomodoro? Jak widzę, że ten zegarek idzie, mam tak ustawiony, że on tam gdzieś tam koło godziny na pasku na górze się wyświetla. Teraz nawet jest włączony, bo go nie włączyłem, pokazuje mi 20 minut i 31 sekund w tym momencie, a mam te interwały ustawione na 25 minut i 5-minutowe przerwy, plus tam co ileś jest 15 przerwa. No to tak, to jakoś pomaga, chociaż czasami on mnie denerwuje, bo złapałem dobre skupienie i jadę z tematem i nagle wyskakuje, powinien się mieć przerwę, nie przeszkadzaj mi, ja teraz pracuję. Teraz mam flow. Tak, dokładnie. I to też jest czasami niszczące flow, bo później człowiek nie odpoczywał, siedzi, nagle patrzył. Tyle czasu minęło. Więc no mówię, nie jestem dobrą osobą do dawania rad w tej materii raczej. Staram się jakoś jak mogę, ale
Co, co jeszcze mi pomaga, to to, że rozpisuję sobie ostatnio też zadania na jak najmniejsze i wtedy sobie je wykreślam, o taką satysfakcję, że o, zrobiłem tyle rzeczy, 10 punktów skreśliłem. Więc tak to, tak funkcjonuje. Magia to-do list i odhaczania kolejnych rzeczy. Więc te wszystkie to-do listy, które się tworzy w ramach tutoriali, to można z nich korzystać później też. To jest właśnie dobry przykład na to, co możesz, co model deweloper może naklepać, co mu się samemu przyda później. Tak, tak, tak. To jakby z morą wielu kursów jest to, że produkuje się masę niepotrzebnych rzeczy. A to nie jest fajne. Jak się człowiek czegoś uczy, ja wyznaję taką zasadę, że jak człowiek się czegoś uczy, to powinien w ramach tej nauki tworzyć coś, co mu się przyda, coś, co on czuje i wtedy to dużo łatwiej te rzeczy przychodzą. Ja tak zawsze robiłem, w sensie jak chciałem właśnie, znaczy ja zrobiłem stronę o skokach, na przykład wracając już do tej prehistorii, zrobiłem stronę o skokach nie dlatego, że chciałem się nauczyć, jak się robi strony, tylko ja po prostu kochałem skoki narciarskie. I akurat coś się zbiegło w czasie z tym, że coś tam dłubałem, więc mówię, no to w sumie to jest super pomysł, żeby zrobić stronę o skokach, skoro kocham skoki i zacząłem coś tam klepać. No to trochę były inne czasy, wtedy się tak nie mówiło o programowaniu, nie było terminu frontend i tak dalej. Także. Ale zrobiłeś i miałeś z tego sporą satysfakcję. A czy z takich aktualniejszych projektów jest coś, co kiedyś napisałeś, a ciągle z tego korzystasz? Tak, żeby korzystać z czegoś na kompie, to chyba nie. No z Sokoła korzystam, bo mam pilota napisanego jako PWA, którego odpalam po prostu z telefonu. Do sterowania to z tego korzystam. Parę innych rzeczy takich, to tak, to jeszcze się by znalazło, ale też nie chcę ich zdradzać za bardzo, bo one będą w prezentacji. Ale to są właśnie, głównie są głupie rzeczy. Z takich bardziej praktycznych to napisałem kilkulinijkową stronę, która wyświetla stream z kamerki po to, żeby odpalić ją jako picture in picture na monitorze. Po prostu jest zwykły tak wideo z HTML-a, który przyjmuje stream z kamery. Jak się kliknie prawym w Chromie, to można otworzyć to jako takie zawsze na wierzchu w rogu, żeby widzieć. Więc to z tego czasem korzystam. Kilka linii kodu, jakie przydatne. Tak, to też jest jedna z rzeczy, którą też mówię właśnie w mojej prezentacji, to to, że te rozwiązania wcale nie muszą być skomplikowane i nie muszą zajmować dużo czasu, a można coś fajnego zrobić. Dobrze, już powoli zmierzając do końca. Przygotowując się do naszej rozmowy, zauważyłem, że śledzisz i obserwujesz poczynania SpaceX. Sam też jestem fanem. Okay. I to jest jakieś twoje czyste zainteresowanie? Czy może też widzisz w tych tworach jakieś artyst idea, którą sam też stosujesz w swoich projektach? Moja fascynacja SpaceX, ogólnie kosmosem całym, trochę ostatnio na punkcie misji Apollo i tak wszystkiego, co się działo wokół tego, chłonę wszystkie dokumenty, oglądam i tak dalej. To nie jest tak, że ja się tym zajmuję jakoś długo i nie jestem też ekspertem w tej materii. Ale to jest coś, co mnie mocno jara i też jakby oglądając ścieżkę festiwalu, zobaczyłem, że jest ścieżka w ogóle związana z kosmosem. Myślę, kurde, super, w końcu jakiś festiwal, jakaś konferencja, na której będą prezentacje, które mnie interesują, a nie tylko, że przyjadę, wystąpię, bo często też tak jest, więc to duży plus dla was. Ale to jest też tak, że kiedyś miałem takie marzenie, znaczy kiedyś z rok temu, żeby po prostu zatrudnić się w SpaceX jako frontendowiec i być częścią tego wszystkiego. Ale zaczęło się to wszystko od tego, że gdzieś tam zobaczyłem pierwszy stream. Znaczy wcześniej widziałem już te streamy z pierwszych Falconów, które tam wybuchały i tak dalej. I to było samo to, że możesz zobaczyć start rakiety na żywo, jakby to było super. Jakoś się w to wkręciłem, teraz oglądam wszystkie starty, nawet te, które są u nas w nocy i potrafię wstawać, tam siedzieć do trzeciej, albo się po prostu nie kłaść i o trzeciej jest start i oglądać, jak rakieta nie ląduje, albo ląduje, ostatnio coś słabo z lądowaniami.
Ostatnie dwa starty niestety nie udało się wylądować, więc i to było też, to też jest ciekawe w ogóle zjawisko, bo tak nas przyzwyczaili do tego, że te wszystkie starty, które były, kończyły się jakby udanym lądowaniem i nagle dwa ostatnie nie, i to było takie, jak to, przecież zawsze lądowali, a teraz już nie lądują, co się stało, co się zepsuło, gdzie jeszcze dwa lata wcześniej to by było takie, że no nie wylądowali, to normalka, nie, ale mówię, to większość ostatnich startów po prostu było mega udanych. Może coś... chwili urozmaicić streamy. Tak, ale te boostery, które nie wylądowały, to były jakby używane któryś raz z kolei, więc to nie były świeże, może coś tam po prostu konstrukcyjnie jest źle zrobione, no ale to techniczne sprawy takie. Moja fascynacja jeszcze SpaceXem, poza jakby tą, coś co teraz jakby najbardziej czekam, to jest ta misja Dear Moon z Księżycem, gdzie będzie stream w VR-ze, będzie można sobie po prostu usiąść w domu, założyć gogle i być w statku, który leci tam naokoło Księżyca. I to też będzie streamowane z pokładu. To jest mega. To jest jedna z misji, na którą czekam. No i oczywiście Mars, nie? Ale do Marsa jeszcze trzeba będzie trochę poczekać. No, jeszcze kilka lat, jak nie kilkanaście. No, zobaczymy, jak to będzie. Ale no, ogólnie śledzę dość mocno i się tym interesuję. I to, co mówiłem, że mam jakiś taki projekt, to mogę lekko zdradzić. W zeszłym roku wpadłem na pomysł na to, żeby założyć twór o nazwie Podlaska Agencja Kosmiczna. Kupiłem już nawet domenę, jeszcze nic tam nie ma. Tylko plan był taki, bo jestem też fotografem gdzieś tam od czasu do czasu, plan był taki, żeby zrobić zdjęcia różnych budynków z naszego województwa, które przypominają rakiety, są to głównie kościoły, i to byłaby ta Podlaska Agencja Kosmiczna i tam chcieliśmy zrobić takie fejkowe opisy, cały skład w ogóle wymienić i tak dalej. Ale no to jakby to był pierwszy pomysł, dlatego mówię, że czasami te pomysły muszą trochę odleżeć. I tego nie zrobię i założę w sumie coś, co będzie dość wiarygodne, bo to będzie się nazywało Podlaska Agencja Kosmiczna, tylko chcemy zrobić misję balonem stratosferycznym, wysłać kamerę tam kilkanaście kilometrów nad Ziemię i zrobić taką oficjalną pierwszą misję Podlaskiej Agencji Kosmicznej, żeby do tej stratosfery dolecieć balonem. Także to planowałem zrobić mniej więcej w maju, w czerwcu, no ale mówię, zobaczymy, co teraz się będzie działo, jak to będzie wszystko wyglądało, czy to się uda. Wielkie jeszcze plany Wielkiego Podlasia. Tak, więc tutaj Podlaska Agencja Kosmiczna ma jakieś plany. Problem z tymi balonami tylko jest taki, że one potrafią lądować kilkadziesiąt albo nawet kilkaset kilometrów od miejsca startu i jak wiatr źle zawieje, to może wylądować na Białorusi, a tam już tego balonu możemy nie odzyskać bez tam odpowiednich pozwoleń, więc trzeba będzie trochę podjechać na zachód albo patrzeć po prostu na prognozę przy starcie, ale to jest jeden z takich projektów, które właśnie chciałbym zrobić. Totalnie się na tym nie znam jeszcze, bo nigdy takiego balonu nie wysyłałem, ale już mam kontakt do ludzi, którzy te rzeczy już robili, także mam nadzieję, że jakoś mi tam pomogą i ta misja dojedzie do skutku. Nie bez powodu nad tym wszystkimi rakietami czuwają dziesiątki osób. No tak, tak. Tutaj to akurat te misje balonowe są dosyć proste i ich w Polsce się robi całkiem sporo. One też są, bo to jest taki balon meteorologiczny. Można taki balon też, który był gdzieś tam na górze, samemu podnieść. W sensie one są normalnie śledzone i można sobie znaleźć. Są filmy na YouTube, gdzie jakiś gość tam jedzie po prostu pod Warszawą, bo ma właśnie spadać, tam się ścigają ludzie, kto pierwszy to podniesie. Normalnie prawdziwe wyścigi. Ale no dobrze, już na sam koniec. Tak, wiele osób pewnie się ze mną nie zgodzi i by powiedziało, że mówię kompletnie na odwrót niż jest, ale jest to ważna sprawa. I kiedy stwierdziłeś, że należy stanąć po jasnej stronie konfliktu pizzowego i wybrać hawajską jako tą najlepszą pizzę? Nie wiem, czy to jest najlepsza pizza. Wybrałem ją specjalnie, żeby trochę wzbudzić jakieś emocje, bo wiem, że to jest jedna z tych właśnie, jedna taka święta wojna.
między pizzożercami, ale osobiście lubię pizzę hawajską i połączenie ananasa z pizzą jest dla mnie całkiem okej. Okay. Lubię też inne pizze, także to nie jest tak, że to tak samo jak z frameworkami, to nie jest tak, że jem tylko pizzę hawajską. Lubię różne, inne też. Różnorodność jest najważniejsza. No, trzeba wielu rzeczy spróbować, żeby znaleźć tą swoją ulubioną. To jest coś, co praktykuję. No dobrze, będziemy już kończyć, tak jeszcze się zapytam, czy chciałby coś jeszcze przekazać naszym słuchaczom na sam koniec? Nie wiem, kiedy to będzie puszczone, ale życzę wam na pewno w tym czasie, w którym, jeśli to jest nagrywane, będzie niedługo puszczone, to życzę wam dużo pozytywnej energii i widzimy się na festiwalu za kilka miesięcy. Zgadza się. I tam mam nadzieję, że będzie już dużo weselej i wtedy będziemy mogli sobie pogadać o innych ciekawych projektach. Na pewno. To ja ci, Macku, bardzo dziękuję za rozmowę. Mówiłeś o bardzo ciekawych rzeczach. No i tak jak mówię, do zobaczenia na SWIFT w październiku. No, dzięki bardzo. Do zobaczenia.